Drużynę Falubazu wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Test oblany, no nie wiem, test będzie w niedzielę. I tutaj bym takich daleko idących wniosków nie wyciągał z tego, to jest raz. Oczywiście zależało nam wszystkim na awansie, nie udało się. Po prostu przeciwnicy byli lepsi. Nie wiem, na jakim sprzęcie jeździli koledzy. No ja wziąłem jeden ze swoich, no uważałem, dobrych silników. No część była na serwisie, no bo wszystko na ostro szykujemy na niedzielę. Dzisiaj będziemy też tam trochę trenować, no ale tutaj nie ma co się usprawiedliwiać, po prostu nie awansowaliśmy i tyle. No taka jest, taka była nasza moc w tych zawodach. No i nie udało się, no trudno. Sport. Dobry panie Piotrze, ja bym chciał zapytać, czy 22 kwietnia, czyli upadek w ćwierćfinale indywidualnych Mistrzostw Polski, był przyczyną późniejszych pańskich słabych występów? Jeśli tak, do którego momentu, czy w dalszym ciągu pan odczuwa jakieś skutki tamtego upadku i czy one mają wpływ na pańską formę? Dzień dobry. Na pewno nie pomogło mi ten upadek. Około miesiąca się zbierałem zdrowotnie. No już po około tam 4 tygodniach nie było żadnego gdzieś tam skutków tego upadku. Ciężko pracuję, to nie jest tak, że się nic nie robi. No ale gdzieś tam ten proces no, nie jest dla mnie łatwy i krótki. Staram się robić co mogę, bardzo dużo jeżdżę, trenuję, no, robię wszystko co mogę zrobić, aby było jak najlepiej. Jakieś tam pojedyncze symptomy czy są, że gdzieś tam idzie w dobrym kierunku, czy w takim lepszym kierunku. No w każdym meczu daje się siebie 100%, no w ostatnim meczu ligowym było w miarę przyzwoicie. Wierzę, że ten kierunek zachowam i gdzieś tam w najbliższych meczach już będę w miarę na jakimś tam poziomie równym startował i dla drużyny przywoził przyzwoite punkty. Staram się jak mogę, no ale to też nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Dzień dobry, ja mam pytanie właśnie o mecz w Grudziądzu. Czy bonus w Grudziądzu to minimum, żeby Falubas mógł myśleć dalej o utrzymaniu w Ekstralidze? No i jakie są szanse pana zdaniem, żeby ten bonus obronić? No dzień dobry. No wszyscy sobie zdajemy wagę, sytuację z powagi tego meczu i sytuacji, jaka nas spotkała w obecnym czasie. No przygotowujemy się, wiadomo, że dzisiaj troszeczkę porozjeżdżani są chłopacy, bo są zawody, jest Szwecja, są turnieje SEC. No niektórzy dzisiaj będą trenować, czy dzisiaj, czy jutro. No mamy 2 dni na to, żeby się przygotować. Wiadomo, że jedziemy na mecz wyjazdowy i trudno przewidzieć, jakie dokładnie będą warunki. No ale no co tu dużo mówić. Idziemy na trudny pojedynek, damy siebie na pewno 100%. Byśmy chcieli oczywiście i marzymy o tym, aby wrócić z pełną pulą punktową. No ale podobnie liczą rywale. No, zapowiada się trudny pojedynek, bardzo twardy na pewno. No i co, liczymy, że uda nam się pojechać dobre zawody. Witam serdecznie. Dzień dobry. O zdrowie chciałem zapytać, ale to słyszałem, że Jacek już pytał. Chciałbym zapytać o tor, bo ten tor grudziącki. Dużo się mówi o tym, że to będzie tor twardy, tor, na którym wy niekoniecznie sobie ostatnio poradziliście, jeżeli chodzi o mecz z Wrocławiem. Czy wy się jakoś tego toru obawiacie, tego przygotowania, czy też liczy pan na to, że będzie podobnie jak było w poprzednich 2 latach, które no, nie były tak złe dla Falubazu, nawet dobre bym powiedział. Dzień dobry. No trudno powiedzieć. Ja bym dzisiaj nie za bardzo tam gdzieś się przykładał, czy już dzisiaj dumał, czy się tam stresował tym. No raczej warunki widzieliśmy ostatnie mecze, cały rok na jakim torze jedzie drużyna grudziącka i tam nie spodziewam się jakichś wielkich rewolucji. Liczę na to, że uda nam się w miarę szybko dostosować i być konkurencyjnym dla zawodników drużyny przeciwnej.
a może nawet ciut lepiej jechać. No, no zobaczymy. Zobaczymy, jeździmy długo na żużlu i wierzę w to, że sobie poukładamy tutaj tematy i będziemy szybko jeździć. Dzień dobry, kapitanie. Ja mam pytanie, ja w zasadzie chciałbym się podpiąć pod to, co Jacek pytał, natomiast tak z kwestii bardziej ze strony mentalnej, to znaczy jak pan sobie radził, w jaki sposób sobie pan radził z tymi ciężkimi dwoma, trzema tygodniami, bo na pewno takowe były, zwłaszcza właśnie też biorąc pod uwagę ten uraz, bo jak sam pan powiedział, no na pewno to nie pomogło na starcie sezonu. No wybiło mnie to zdarzenie troszeczkę, no ale to też nie ma co tam za bardzo się na ten temat gdzieś tam rozwodzić. No było, minęło, dzisiaj jest tu i teraz. Zdrowotnie się pozbierałem i teraz jak najbardziej staram się jeździć dziecko, żeby to wróciło do optymalnej jakby tam dyspozycji. Jeszcze nie jest to, ale a czasu jest mało, ale no staram się jak najlepiej. No mentalnie to były trudne momenty, ale miałem przy sobie swój cały team, osoby, które mi pomagają w tym wszystkim, także jakoś tam no, zbierałem się i się dalej zbieram. Myślę, że idzie to pomału, mozolnie, ale no, tu dużo pracy wkładamy. Ja też bardzo mocno walczę o to, aby wróciło wszystko do normy. No jak już mówiłem w poprzednim pytaniu, że no, jakiś tam światełko jest i kierunek obrany jest dobry, no bo jakby tam nie zakopuje się bardziej, tylko gdzieś tam są pozytywy i jakieś optymistyczne jakby tam momenty, także no bardzo w to wierzę, że ten ostatni mecz ligowy to jest taki sygnał, że pomału gdzieś tam w tych decydujących momentach tego sezonu będę pomocny dla drużyny i pojadę na to, na ile mnie stać. Pan Piotr mnie wyprzedził, ja właściwie chciałem o ten mecz za Pastorem właśnie zapytać, o tą lepszą dyspozycję. Czy może pan coś więcej na ten temat powiedzieć, czy pan coś, nie wiem, czy tu chodzi też o motocykle, może panowie coś znaleźliście podczas tego meczu za Pastorem, czy pan już poczuł, że w tej takiej czysto formie żużlowej, sportowej, której nie złapiemy, nie zdefiniujemy, ale coś takiego poczuł, że jest rzeczywiście lepiej, jakby na ten moment, jakby pan ją tak ocenił jeszcze szerzej, na podstawie tego meczu za Pastorem pewnie. Znaczy ja nie narzekałem, na sprzęcie nie narzekam. Ja mam dobre silniki, zresztą na treningach dużo się ścigamy i tam widać, w jakiej formie jestem, bo raczej wygrywam, a nie przyjeżdżam na drugiej, trzeciej pozycji, także to działa. Też na treningu zupełnie inaczej, czyli lepiej jeżdżę, lepiej się czuję. Gdzieś tam pewnie w tych przy zawodach trochę to się rozjeżdżało do tej pory, ale sprzętowo tutaj nie było problemów. Bardziej kwestia gdzieś tam podejmowania decyzji, trochę brak pewności, ale to też wynikało z tych kilku meczy, które gdzieś tam nie były dobre i to na pewno nie pomaga. No ale jak już mówię, będę monotematyczny i się powtarzał. To nie jest tak, że w nosie dobaliśmy, nic nie robiliśmy. To była ciężka, katorżnica praca całego mojego teamu. Dużo jeździliśmy, dużo trenowałem poza torem z swoim trenerem, z psychologiem. Chciałem i dalej ciężko pracujemy po to, żeby, no mówię, wrócić do optymalnej formy. Czuję, że są jakieś tam tego symptomy, ale no nie jest to proste i takie łatwe, że na pstryknięcie, ale no mówię, wierzę w to bardzo, że w tych najważniejszych momentach sezonu dla klubu będę w 100% jakby wartościowym zawodnikiem. Panie Piotrze, ja chciałem jeszcze zapytać, jak pan się w ogóle czuje, jak panu się jeździ na torze w Grudziądzu, bo pana kolega z drużyny Matej Żagar kiedyś o tym torze po jednym z meczów, gdy tam było mega twardo, powiedział, że jest to tor dla dziadków. No to idealnie się poukładało, że tam jedziemy, no bo to tak wychodzi z tego, że tor dla mnie idealny. Ja wiem, dla dziadków. Jest to tor o trudnej geometrii. Technicznie jest jeden z trudniejszych torów w Polsce. Bywały tam mecze w ostatnich, tam nie wiem, 10 latach, że można było się pościgać. Nie każdy potrafił pojechać tam wbrew pozorom, bo kiedyś można było tam się oprzeć praktycznie o sam płot. No i nie było zbyt wielu odważnych dziadków, którzy by tam pojechali, bo nie każdy miał tam odwagę pojechać. Także ja nie wiem, czy to tak dla dziadków. No, że pewnie wynikało to z twardości, tak, toru, ale no...
w tej twardości, w geometrii właśnie jest też taka jakaś tam tego trudność tego toru. No zobaczymy. No ja bym, mówię, dzisiaj nie wybiegał w przód za bardzo. Raczej spodziewamy się warunków takich, na jakich jeździ drużyna Grudziądzka w tym roku. Co będzie, zobaczymy. No trzeba się tego dostosować. Wziąć to, co jest i nie ma co tam już dzisiaj gdzieś tam za bardzo płakać czy się stresować. No jedziemy, jesteśmy zawodowcami, no przygotowaliśmy się do tego co robimy. To jest jakby nasza też część pracy, praca nasza, także no tutaj też nie ma co tam znowu się już dzisiaj tłumaczyć czy się zabezpieczać na poszed ewentualnego trudnego pojedynku, bo wiemy jaki będzie. No to będzie trudny pojedynek w walce tak dosyć twardej na łokcie. No tak będzie, no nie oszukujmy się. Jeszcze jedno pytanie. Jak pan przyjął informację o dzikiej karcie na finał Złotego Kasku i z jakimi aspiracjami pan podejdzie do tych zawodów? Bo wiadomo, że stawką między innymi jest też miejsce w przyszłorocznych eliminacjach do Grand Prix i do SEC. No nie oszukujmy się, no nie mam 20 lat, także ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to wszystko wygląda, ale fajnie, że stworzyła się możliwość pojeżdżenia przed własną publicznością w takiej stawce. To jest raz. Druga sprawa, może to jest mój ostatni występ w Złotym Kasku w mojej karierze, także też to może jakoś tak, jakąś taką klamrą się to wszystko spiąć. Ja mówię, w Zielonej Górze jest przerwa między meczami, między ligą, czyli też jakiś tam rytm startowy się zachowuje. No i dla mnie też kolejny test, no nie oszukujmy się, ja potrzebuję startu z najlepszymi zawodnikami, dla mnie to jest możliwość też pojechania jakichś tam kilku może dobrych wyścigów, które mnie też napędzą, a w perspektywie kolejnych meczów ligowych to może być dla mnie bardzo korzystne. Dziękuję. Panie Piotrze, ja bym chciał zapytać w takim razie jeszcze, czy pan zgodziłby się, czy wpisałby się w taką narrację, którą mam wrażenie bardziej niż media tutaj nasze lokalne, to gdzieś próbują forsować te media ogólnopolskie, czyli że to jest taki mecz ostatniej szansy dla Falubazu i że jeżeli się nie uda zapunktować w Grudziądzu, to praktycznie ten spadek będzie przesądzony. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Są jeszcze inne mecze, to nie jest ostatni mecz tego sezonu, są jeszcze inne mecze. Pewnie nie jesteśmy w roli faworyta w tych pozostałych meczach, ale mamy jeszcze dwa mecze u siebie na swoim torze i to jest sport. Może się wszystko zdarzyć. Ja bym też znowu tak nie robił, nie podchodził zero-jedynkowo do tego meczu. Zdajemy sobie sytuację i powagę z tego turnieju, z tego meczu, jak jest ważny dla obu drużyn. Spodziewamy się trudnej, twardej walki, ale to nie jest koniec sezonu jeszcze. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Ja mam pytanie, jeśli mogę, że tak powiem, generalne. Właściwie czemu według pana Falubas jest tak nisko w tabeli i tak słabo jedzie w tym sezonie? Właściwie większość drużyny. Ma pan jakąś odpowiedź? No nie mam tutaj. No taki prezentujemy poziom na chwilę obecną sportowy na tle innych drużyn i tak to się pokładało. No nie mam tutaj jakiegoś takiego złotej, pięknej puenty do pana pytania. Okej. Czy pan będzie trenował w Zielonej Górze przez te dwa dni, dzisiaj, jutro? I czy jeżeli będziecie trenowali, to z założeniem, że ten tor będzie jednak twardy w Grudziądzu, to będziecie podobną tą nawierzchnię tutaj na te treningi robili? No to już pytanie bardziej do trenera. Tor jest przygotowywany, jeździmy, trening jest na pewno dzisiaj, jutro dla potrzebujących też na pewno. No warunki trudno jest zrobić takie same, jakie będą w niedzielę, bo raz, że inna geometria, dwa, że inna nawierzchnia. No ale pewnie będzie trener starał się zrobić coś, co będzie chociaż po części przypominało warunki, które mogą nas spotkać w niedzielę. GKM Grudziądz, mógłby pan tę drużynę ocenić i zestawić z drużyną naszą, z Falubazem, który według pana zespół jest silniejszy oczywiście na papierze, bo w tabeli to widzimy, że jesteście minimalnie wyżej niż Grudziądzanie, natomiast jak pan ocenia ten GKM? No trudno mi powiedzieć, ja tam nie jestem od oceniania, wydaje mi się, że ten potencjał jest gdzieś tam podobny na tych pozycjach. Myślę, że zadecyduje dyspozycja dnia i tutaj gdzieś tam trochę tego szczęścia sportowego. Tak mi się wydaje. Okej, to jeszcze pytanie jeszcze raz o tą sytuację Falubaz, natomiast też taką podejście, nie wiem, czy to nazwać emocjonalnym, chyba tak, bo wiadomo, że jest to pierwsza sytuacja od kilku lat, kiedy Falubaz walczy o utrzymanie się w lidze. Czy pan to przeżywa jakoś mocniej, jako
chłopak stąd, nazwijmy to, że jest taka trudna sytuacja. Jak pan to wszystko czuje, to co się dzieje w tej chwili? No pewnie, że jest trudna sytuacja. Zdajemy sobie sprawę z tego marginesu błędu, którego nie ma. No ale takie sytuacje się zdarzają w sporcie. No, nie jest tak, że zawsze jest kolorowo, fajnie i wszystko się układa. Są też trudne momenty i w takim momencie jesteśmy, ale też na tym polega rola sportowca, aby sobie potrafić poradzić w takich sytuacjach i wybrnąć z tego. Także wierzę w to bardzo, jako kapitan Falubazu, że uda nam się wybrnąć z tej sytuacji. Panie Piotrze, to ja jeszcze chciałbym zapytać o te kwestie regulaminowe, które się ostatnio zmieniały w Ekstralidze. Chociażby ten zakres ruchów na starcie, który macie tam do tego centymetra, czy też dwóch. Tabela biegowa od dwóch sezonów nowa. Czy te zmiany jakoś pan w ogóle jako zawodnik odczuł, czy to dla pana jako rajdera nie ma w zasadzie żadnego znaczenia? Jeśli chodzi o tabelę, to absolutnie jakoś tak nie widzę tam wielkich różnic. Jakoś tak, no nie wpłynęło to jakoś tak, nie wiadomo jak. Jeśli chodzi o procedurę startową, a to też jest kwestia indywidualna, każdego z osobna sędziów. Uważam, że jest wiele innych czynników, bo się za dużo skupiamy nad tymi startami, mikroruchami, mini ruchami, ja już nie wiem jak to nazywać, a są sytuacje torowe, które można byłoby w końcu rozstrzygnąć i pozmieniać, bo dużo mówimy o takich właśnie, skupiamy się na roztrząsaniu takich drobiazgów, a są rzeczy, które się dzieją później podczas jazdy, gdzie są kontakty, wykluczenia, niesłuszne wykluczenia lub nieprzerywanie wyścigu, kiedy jest jakaś tam sytuacja torowa. I uważam, że tu powinniśmy iść jakby z duchem sportu i z ewolucją tego sportu i tam się bardziej skupić, a nie tylko nadwiecznie tam startem i czy się ruszył pół centymetra, czy się nie ruszył. Czy stoi od taśmy 5 centymetrów, czy 7. Ja uważam, że jeśli stoję nieruchomo, to mogę stać od taśmy pół metra i to jest jakby tam na moją niekorzyść, ale po zapaleniu zielonego światła mam się nie ruszać, ale czy ja stanę przy samej taśmie, czy 2 centymetry dalej, czy bliżej, to naprawdę dla mnie są już totalne drobiazgi. Czyli te zmiany, które ostatnio zaszły pana zdaniem, bo tak wnioskuję po tej pana wypowiedzi, że niekoniecznie wpływają gdzieś, czy też są pozytywne dla Speedwaya, tak? Nie, no ja uważam, że jeśli chodzi o procedurę startu, to troszeczkę się to uspokoiło, no bo były takie, aczkolwiek no nie jest tak do końca i kolorowo, ale no jest. Kierunek jest dobry, uważam, bo jest troszeczkę więcej spokoju, sędziowie też zaczynają troszeczkę inaczej do tego podchodzić, ale to trzeba by, uważam, porozmawiać z zawodnikami, robić spotkania, parę takich sytuacji gdzieś tam sobie prezentować i to dopiero by spowodowało, bo jak już mówię, nikt sędzi praktycznie nie siedział w cyklu, nie jeździł, nie ścigał się i tutaj niektóre sytuacje trzeba poczuć, trzeba czasami ze strony zawodnika posłuchać, dlaczego jest tak, a nie inna sytuacja, albo czemu zawodnik stoi tak, a nie inaczej. Inaczej się stoi w pierwszej fazie zawodów, inaczej się staje w kolejne w trzeciej, czwartej serii wyścigów. Także to są rzeczy, o których powinniśmy głośno rozmawiać, aby no, ci sędziowie też troszeczkę inaczej spojrzeli, a nie stricto jak się odgórnie gdzieś tam powie, czy ktoś tam narzuci i tak taka rama ma być. To jest sport, który jest bardzo zmienny z każdą serią startów i czasami no, nie jesteśmy w stanie być regulaminowo 500 metrów od taśmy, czy tam tyle, ile mamy być. No ale to są jakby tematy na inną konferencję. Ja bym chciał zapytać pana Piotra, mam nadzieję, że pan odpowie jako kapitan tej drużyny, jako człowiek, który widział kilku trenerów pracę w poprzednich latach, o Piotra Żytę dokładnie, bo poza tym, że wy jesteście zawodnicy krytykowani za jazdę, to krytykowany jest też trener Falubazu za to, nie wiem, że źle zestawi skład, słabe zmiany taktyczne w trakcie meczu robi, czy źle tor przygotuje. Przecież też po tym meczu z Wrocławiem dostał bardzo dużą burę od dziennikarzy, od nas dziennikarzy. Czy słusznie jest krytykowany Piotr Żyto? To jest pytanie. Ja nie jestem od tego, aby oceniać absolutnie trenera. Wygrywamy razem, przegrywamy też razem i tutaj jakby nie ma o czym dyskutować. Ja nigdy nie będę rozdzielał zawodnicy, trener. My jesteśmy jako sportowa, falubazowa rodzina i razem podejmujemy decyzje. Wszyscy podejmujemy razem decyzje co do jakichś działań i czas na podsumowania będzie po sezonie. A na razie skupiajmy się nad tym, co mamy do wykonania, nad tą naszą pracą
I to jest najważniejsze na tu i teraz. Także ja tak bym to chciał zakończyć. To ja bym chciał w takim razie jeszcze o ten Team Spirit zapytać, bo pan mówi, że przegrywacie jako drużyna, wygrywacie jako drużyna. Tak porównując do ostatnich, powiedzmy, 3-4 sezonów, jakby pan dzisiaj właśnie tę atmosferę, która jest w drużynie, jakby odstawiając trochę na margines te wyniki, chodzi mi o samą atmosferę, o relacje między wami, na przykład chociażby porównując do tego sezonu, kiedy był Niki i mówiło się trochę o tym, że wy byliście razem, a Niki to gdzieś tam no, pakował ten sprzęt i w zasadzie tu przyjeżdżał tylko po to, żeby odjechać te 5 startów i wyjeżdżał. Więc o to chciałbym zapytać po prostu, jak dzisiaj wygląda ta atmosfera wewnątrz drużyny? Czyli no, zdajemy sobie sprawę, że jest ciężko, jest trudna sytuacja, ale naprawdę trzymamy się razem i dużo rozmawiamy, dużo dyskutujemy. Spotykamy się przed treningiem, w trakcie, po treningu, rozmawiamy o torze, o sprzęcie, wymieniamy się sprzętowo też wiele podpowiedzi. Nie ma jednostek, jesteśmy razem i to jakbyśmy zapytali dzisiaj, bo to nie jest to, że próbuję gdzieś tam uspokoić sytuację, tylko naprawdę jest dobra atmosfera, bardzo dobra atmosfera. Wiadomo, że wyniki tę atmosferę jeszcze wzmacniają, budują, ale i tak na tą sytuację, którą mamy, to się bardzo mocno trzymamy i wspieramy i wiemy, że potrzebni są dla klubu wszyscy zawodnicy w dobrej formie, bo 2 czy 3 zawodników, no niestety, ale nie utrzyma falubazów w Ekstraklasie. W Ekstralidze wszyscy musimy jechać dobrze.